Cześć, tu Nadzia, witajcie w kolejnym odcinku z serii Beholder 2. Tak, my dalej jesteśmy, słuchajcie, na imprezie u szefa. Co tu się nie dzieje? Boże, przeżywaliście w komentarzach. No, impreza dla dorosłych ludzi, tak? No, to się dzieje. No, ogólnie mi pisaliście, że tamta kobieta, ta, którą uśmierciłam, w sensie o ta, ona mówiła, że ona chce wody do picia, nie? O, a ja zrozumiałam, że szklankę picia. Mówicie też, że to Emma tutaj tańczy. No, możliwe, możliwe. No, wszyscy się, jak widać, dobrze bawią. To możemy powiedzieć, że bawi się Donk. O ten. Szafa na dokumenty. No, teraz nie mogę tego przeszukać. Stołu też nie. Też mówiliście, żebym wózek pani Sarenki przejrzała. No i wiecie co, ja nie wiem, czy ja mogę to pani Sarence zrobić. Naprawdę. No, ale się zastanowimy. Ogólnie też padło na pomysł, nie wiem, na ile on się sprawdzi, że zanim wezmę uzyskaj awans, to wszystkie te zadania chcę zrobić na tym piętrze. Zobaczymy. Dobrze, tutaj... z wami już gadałam. To jest nasz szef, ale my mamy chyba jeszcze tak, z DJ-em chyba pogadać. A dalej to nic nie mogę zrobić. Dobra, gadamy z DJ-em. Hej, Redgrave, chcesz wygłosić to? Wszyscy cię usłyszą, mamy tu mikrofon, ale to nie są tanie rzeczy. Za to usłyszy cię towarzysz Ferguson. Za mądrego wodza. Lepiej my za osobę, dzięki której to wszystko jest możliwe. Za tego, kto nieustannie obserwuje każdy nasz ruch i daje nam poczucie bezpieczeństwa oraz udziału w czymś wielkim. Za naszego lidera, mądrego wodza. Ale z ciebie nudziarz. Wygłaszanie oficjalnych przemów podczas nieformalnej imprezy jest strasznie głupie. No trudno. Dobrze, to teraz chyba możemy z Fergusonem pogadać, bo pogadali... Tak, porozmawiaj z Fergusonem. Pogadajmy z nim, zobaczymy, co on powie. Ewan, to przyjęcie długo się zakończy samo z siebie. Prędzej czy później wszyscy pozasypiają z nudów. Sprawdźmy, jak się spisałeś. Dobra robota! Podkręciłeś atmosferę i zorganizowałeś sporo bezwstydnych numerów, które będziemy mogli sobie wspominać. Szacun, myślę, że mogę ci zaufać na tyle, by powiedzieć ci o organizacji kolejnego przyjęcia. Gratulacje, możesz śmiało chwalić się, że masz dobry układ z samym towarzyszem Fergusonem. Aha, i impreza się skończyła. Dobra, więc tak, mówiliście, że kartka z żywnością jest gdzieś w... Boże, w jakichś papierach, w jakiejś szafce. To zrobimy standardowo przeszukiwanie naszych szafek. Wiecie, na zasadzie cofania. Dobra, tu nic nie było. No, szkoda mi marnować tego czasu, nie? Tu jest Emma. Czy my, ja z nią mogę porozmawiać o czymś? O, zapytaj o miejsca dla dzieci w sierocińcu. Jak udało ci się załatwić swoim dzieciom miejsce w sierocińcu? Tak, ale musiałam spędzić noc z jego dyrektorem, a potem go zaszantażować. Zgodził się, więc wszystko skończyło się dobrze. Sexy szantaż? Jesteś pełna niespodzianek, Emmo. To ty doradziłeś mi, abym wzięła sprawę w własne ręce. Było, minęło. Dziękuję za pomoc. A czy o wszystkim... A jak teraz o Donga zapytam? Co sądzisz o Peterze? Spotykamy się, mam nadzieję, że coś z tego będzie. Dobrze, no to by było na tyle, nara. Tu mamy kolejną szafencję. No to dobra. To chyba nie jest moja szafencja w ogóle. Dobra, tu też nic nie ma. Nie no, serio, szkoda marnować czas na 15 minut na coś takiego, nie? To jest moja. No moja, ja wiem co ja tam mam. Jeszcze tu mamy, to sobie przejrzę. Dobra, tu też nic nie ma, okej. Okay. Dobrze, to tak, ja bym teraz sobie poszła do pani Sarenki. Niech ona mi tam, no. Znaczy... Ja chcę jej przeszukać. Patrzcie, tutaj widać ten po wybuchu. O, Donk idzie, zapytamy go o coś może. Rozmawia o wszystkim. Aha, nie ma. Bo chciałam z nim porozmawiać o Emmie, czy, bo mówiliście, że on może mieć wąty o to. 4 godziny! I co, ja dzisiaj już nic nie zrobię. No, ale dobra, to zrobimy. Tak, ale mówicie, że tam na pewno coś jest, więc dobra. Szukamy. 4 godziny. Terminal ojczyzna. I skrzynka. Dobra, dziękuję pani Sarenko. W ogóle pani Sarenko, co tam u pani słychać? Wszyscy, pani Sarego, wszyscy moi widzowie tak panią lubią, no na prezydenta panią chcą wsadzić. Dobrze, ale tutaj już więcej nic z nią nie mam. Nie mam też więcej czasu, tak? Więc dobra, wejdźmy sobie, zobaczmy co mi tu dali. Otwórz. Stronę z dziennika.
Strona wyrwana z dziennika. Przygotowania pochłonęły tyle lat, tyle energii, tyle poświęceń. Pierwsza próba odbędzie się za miesiąc. Za 30 dni zyskamy możliwość zmienienia wszystkiego na lepsze. Nie mogę w to uwierzyć. Wreszcie zobaczę się z synem. Bez obawy o życie jego i jego rodziny. Jest jednak zbyt wcześnie na marzenia i na świętowanie zwycięstwa. Wciąż pozostaje jeszcze wiele rzeczy do sprawdzenia. Przede wszystkim musimy dopilnować, aby stabilność systemu nie naruszała rytmów alfa o częstotliwości 9 Hz. Nie wiem do czego to. Tutaj to umiejętność, ale on miał dźwigniowe, nie ojczyzna. Dobra, kartka żywnościowa. No ja i tak już dzisiaj nic nie zrobię. Dobra, no to my wychodzimy, bo no nie ma sensu tutaj być, tak? Czy zaraz jeszcze kwestia? Nie, ja nie mam nic nielegalnego. To idziemy do domu, nauczymy się wyżej tej ojczyzny, bo seriali też nie mamy już dla kogo oglądać. Bo wszyscy zostali, no... zaprzyjaźnieni i tak dalej. A tutaj... no to 15 mnie nie stać, dobra. Dobrze, to my idziemy sobie stąd. Mówiliście też, że właśnie u szefa jest wartościowa rzecz, którą możemy dać Dongowi. Ale, no daliśmy mu nerkę, niech ma. Poza tym zawsze to coś innego. Mówicie też właśnie, że rachunek, jak się świeci na czerwono, to że jest rachunek. Zaraz sobie zobaczymy. No, mamy jeden rachunek. I wiecie co, ja sobie od razu też zapłacę to, żeby sobie po prostu sprawdzić, tak? Czy jutro też nam będzie się świeciło. No faktycznie, teraz się na czerwono nie świeci. Dobrze, czy tu ktoś coś? Nie. Mamy 2 godziny. Tak, ja bym właśnie najpierw poszła do książek. Zobaczymy, co my możemy przeczytać. No ta ojczyzna tutaj, no tu wszystko mamy. No to co, no uczymy się tej ojczyzny, no wcześniej czy później na pewno ta ojczyzna nam się przyda. Na nic innego nie mamy też co wywalić ten czas, bo... no w seriali chyba nie. No to dobra, idziemy spać i zobaczymy, co tam będzie jutro. Mogliśmy zadzwonić, słuchajcie, do tego, ale nie mamy jeszcze nagrania z kamery. To się jeszcze weźmie. Ja patrzę, czy tutaj nie ma kogoś, z kim ja bym mogła porozmawiać. Mówiliście, że ja się w przyszłości dowiem, co się z tą dziewczynką stało. No, że... ja się o nią martwię. Co by, żeby nie było. Kartka żywnościowa. A też coś mówiliście, że w teczkach... Dobra, zaraz zobaczymy tu. Czy tu czego nie mają znowu nowego? Nic nie macie. To nie. To nara. Nie będę marnowała na was 15 minut. Czy się zastanawiam, czy krzaczków na nowo nie przeszukać? W sumie zaraz pomyślimy o tym. No, jeszcze trochę, słuchajcie. Ja obdłużam. Odciągam ten awans. Dobra, tutaj będę krzaczek. Bo no, chcę wszystko zrobić tu na tym piętrze. Ja wiem, że ja będę mogła potem tu wrócić, ale tak, no na razie, teraz już, wszystko chcę mieć. Dobra, tu nic nie ma. Nie będę tak co chwilę cofała czasu, zobaczymy jeszcze tutaj, cofnę rasa, dobrze? Nic w krzaczorach nie ma. Robale zżarły, tu chodził taki jeden gość, co mówił, że ma robale. Jeszcze jest tu tylko krzaczek, nie? Tam dalej już krzaka nie ma. Jezu, ile tam jest korytarzy, pięter, wszystkiego, jo. Dużo. Dobrze, więc tak, to już przeszukane. Tu nic nie było. No, masz pan dziwny pasek u spodni. Dobra, a my lecimy. Z panią Sereńką chyba dzisiaj nie mamy nic do pogadania, co? Bo można tych podsłuchać, nie wydaje mi się, żeby mieli coś wartościowego do powiedzenia. Właśnie, chyba automat sprzedażowy też coś wspominaliście. A, raz sobie pogrzebię, zobaczę. Albo to robiłam w poprzednim odcinku. Robiłam chyba w poprzednim odcinku. Dobra. To co? Do pracy. Właśnie, dowiedziałam się od was, co to są kołacze. No. Ja miałam kiedyś znajomego o takim nazwisku, ale to tyle. Dobra, nic nowego mi nie powiesz. Zobaczymy, czy Dong oddał nerkę. Rozmowa o długach.
Powiedziałem mamie o tych ludziach, którzy kupują nerki na czarnym rynku. Postanowiła sprzedać swoje, choć próbowała mnie od tego odwieść. Usunęli jej nerkę w wannie. Lekarz powiedział, że był na niej guz i że usunęli ją w najlepszym możliwym czasie. Więc nie, że zapłacili jej za nerkę, to jeszcze uratowali jej życie. Pewnie i tak wszczepię ją komuś. W końcu po co marnować dobrą nerkę? Jeszcze raz dziękuję, Ewanie. A tutaj, o, tej nie mamy. Dobra, dziękuję. Co myśmy od niego dostali? Bo myśmy chyba coś dostali. Jest! Mamy zamki dźwignowe. Będziemy mogli, słuchajcie, tylko nie wiem, czy to się uda, bo Karl chyba nie chce wyjść. Bo tam, gdzie siedzi Karl, tam siedział kiedyś ten śmieszny, no. Marco. I on też miał tam zamki dźwigniowe w tym. O, jeszcze co ja muszę zrobić? Zadzwonić, słuchajcie, zdać raport na ludzi. Co to jest? Szanowni pracownicy, słuchajcie podanie o wzięcie udziału w programie Dzielna Czwórka. Chcesz już zyskać awans? Wystartuj z 3 kolegami z pracy pomiędzy karierą i sprawę, by zrezygnowali. Ja już to zrobiłam, nara. Informacje. No, 320. No i tyle, co ja stąd chciałam. A tam jest 15 tysięcy, nie 10, tak? Na awans. 15? Czemu ja myślałam, że 10? W ogóle zmarnowałam bez sensu czas. Dobra, nie będę cofać. Czekajcie, tu. No ja do tego Karla mogę tylko zapukać, nie? Dobrze, idziemy do pani Serenki teraz. Zresztą i tak tam musimy iść, bo musimy sobie to nagranie zajmować. Znowu godzina w kolejce. A tu 8 godzin, ale tu była tylko ta waluta, słuchajcie, więc ja tam nie wiem. Dobra, co tam pani Madziu? No dobra, ona nie chce rozmawiać, my musimy znaleźć jej tą kartkę. Może u szefa znajdę, dobra. Idę do szefa, poczekamy, bo ja muszę tą zajumać kamerę, nie? I patrzcie jeszcze, zaraz wam pokażę. Tutaj. Patrzcie, zamki dźwigniowe. Będziemy się uczyć. Dobrze. Tutaj też są zamki dźwigniowe. Tu. A tutaj natomiast nie wydaje mi się, że było coś nowego. Dobra, zabieramy tą kamerkę. 15 minut, kolejne. Mamy to. I możemy się z tym skontaktować. Tylko, jeżeli my się z nim skontaktujemy, to szef zostanie wylany. No. A mi to tak średnio na jeża się podoba, żeby go wylewać. No, mówiliście, żeby wylać i zobaczyć, co się stanie. Jedni z was mówili, że jeżeli go nie wyleje, to że on zostanie tym. Odblokuje nam inne zakończenie, tak? No w sumie, czy on jest taki zły? No nie wiem, co ja mam z nim zrobić. Czekajcie, już wiem, co ja jeszcze zrobię. O, tutaj nie wiem, ile to będzie trwało. Co ja chciałam? Ja chciałam zadanie. Patrzcie, 10 tysięcy dostaniemy i będziemy mieli 23 tysiące. My potrzebujemy 15. A wiem, że to się nie przenosi na wyższe piętra. Kasa się przenosi. Nie możemy to wymienić na kasę, halo! Na przykład kasę chorych. No nic. Ale tak jak było, bez pracy nie ma kołaczy. Idziemy do siebie pracować. My na razie nie idziemy. Idziemy, o, do siebie. Nowych tych nie ma. Dobra, robimy zlecenia. Dzień dobry, przyniosłem listę robotników z fabryki Światła Zwycięstwa, którzy zostali powołani do wojska, aby usunąć ich z rejestru dostawy żywności. Dobrze, więc to będzie informacja. Wydaje mi się, że praca. Dzisiaj mamy środę, to... A, w 78 nie pracuję, co zale niepatentowane. O. Dobrze, dziękuję. Ja nie wiem, gdzie wy tutaj ten Illuminati widzieliście na tych druczkach. Ja nie widziałam. Chcę złożyć doniesienie na Irwana Borżowicza, syna moich sąsiadów. Teraz, skarga była imienna, tak? Nie, ten, donos. Dobrze, donos. Co takiego zrobił ten młody człowiek? Dorabia, czyszcząc buty, aby zdobyć więcej klientów, pokrywa wszystkie ścieżki prowadzące do naszego domu błotem. To przestępstwo, trzeba go ukarać.
Porządek. Tak. Dobrze, idź pan, zabieraj kartkę i nara. Chciałbym przekazać listę pracowników naszej fabryki połączoną z wynikami ostatniego miesiąca. Najlepsi pracownicy oznaczeni są na czerwono, najbardziej leniwi na szaro. To będzie informacja, praca... 647 nawet pracują. Pa, pa! Wkrótce nasz świat pogrąży się w ciemności. Trzeba poinformować o tym lud, aby nie doszło do wybuchu paniki. O czym pan mówi? Podjęliśmy już niezbędne przygotowania, aby ograniczyć ofiary w ludziach. Musicie tylko... Jeśli mowa o apokalipsie i inwazji kosmitów, to bez obaw. Jesteśmy na nie przygotowani. Nie, nie, nie zrozumiał mnie pan. Pracuję na uniwersytecie, zbliży się zaćmienie słońca i muszę wszystkich ostrzec, żeby nie obserwowali słońca bez zabezpieczenia, bo grozi to ślepotą. Wystarczy napisać o tym w gazecie i wspomnieć podczas programu informacyjnego. To będzie informacja, nauka. Czy pracują w 78 dzisiaj? Nie pracują. 432? Pracują. To była prośba? Ale on informował, nie prosił o coś. No dobra, mniejsza. Przyniosłem dokumenty, które są niezbędne do uzyskania zaświadczenia o wielodzietności rodziny. Gdzie mogę je złożyć? O... No, czekajcie. Chcę uzyskać, a ten przyniósł, tak? Przyniosłem dokumenty, które są niezbędne do uzyskania zaświadczenia o wielodzietności rodziny. Gdzie je mogę złożyć? To jest informacja, to jest opieka społeczna. I idziesz do... 357. No. I to rozumiem. Dobrze, tyle byłoby na dzisiaj z naszej roboty, słuchajcie, bo ja chcę jeszcze nauczyć się tych zamków dźwigniowych. I wiecie co, ja się pozbędę tego szefa. Nie. Jakoś tak, wiecie, czy lepiej, czy gorzej, torowałam sobie drogę do tego awansu. No. I myślę, że szefa ja się pozbędę. I dostanie nam ta kartka dla pani Madzi. No zobaczymy, co z tą kartką. No mówiliście, że to gdzieś szukać, ale coś nie ten. Może, ja wam mówię, że to szef ma w biurku. Będziemy mieli 5 godzin. Zobaczymy, ile trzeba na te zamki dźwigniowe się uczyć. Jezu, mogłam się tepnąć. Czemu ja biegam? W sumie siedzę ciągle za biurkiem. Trochę ruchu nie zaszkodzi, prawda? A, też się zaświeca, bo tak patrzę, czy im też się zaświeca. A tutaj jest nasz ulubiony pan ochroniarz. Dobrze, lecimy do domu. Szybko jakieś te 2 dni minęły. No w sumie z ostatniego dnia nam została tylko końcówka imprezy, nie? A teraz ten dzień tak jakoś szybko. Ale jestem zadowolona, że matce Donga pomogliśmy. No. Ale ty co robisz ty? Co się dzieje w moim mieszkaniu? Och, przepraszam, przepraszam, już wychodzę. Proszę się natychmiast wynosić. Idź ty, Pullman, sio. No widzicie, dzisiaj nam się nie świeci czerwona lampka, to chyba mieliście rację. Czego tam? Pullman, dopiero wyszedłeś, durniu skończony. Czego? Dobry wieczór, mam wspaniałe wieści. Los, który kupiłem za pieniądze zebrane od lokatorów, wygrał 475 zł. Świetnie. Jako pomysłodawca zabrałem większą część wygranej, a pozostałe pieniądze podzieliłem równo pomiędzy uczestników zbiórki. Oto pańska część. Dziękuję, nie spodziewałem się tego. Ja też nie brałem udziału w loterii 16 razy i to jest moja pierwsza duża wygrana. Nie wiem, czy mam wrażenie, że on mi zajumał to stąd. Dobra. Zobaczmy sobie to. Jutro 700 nam pójdzie. No, no to dobra, to już jutro zapłacę. Ja na razie chcę się pouczyć. Mamy, tak, 5 godzin. Ja bym tego szefa naszego przeszperała. Dobrze, więc tak, to jest dźwigniowe. 6 razy!
Nie wystarczy nam, no nic, to jeszcze go nie przeszperamy. Zastanawia mnie tylko tak, czy jeżeli ja go już teraz zgłoszę, czy ja później będę mogła go przeszperać. Więc z tej racji, że nie wiem, idę spać. I najpierw, jak już wszystko będę umiała, to go przeszperam i dopiero wtedy go zgłoszę. Mamy 16 maja. Zobaczymy, co tam w robocie. Słychać, no co? No musimy iść do tego. No do szefa nie mamy co iść, więc dzisiaj co? Chyba popracujemy tylko sobie zdrowo. Tak, żeby nam została godzina na te zamki. No chyba, że zaraz coś tutaj się wydarzy. No zobaczymy. Zaraz, bo my tu musimy pod tą... pod brameczkę przejść. Dalej się tapnę już. No, no tak, tutaj z tym się chcę skontaktować, ale nie wiem, czy będę mogła wcześniej przeszperać biurko. To kartka żywnościowa, no i awans. Reszta jest zrobiona. Dobra, co my tu mamy? To nagranie kompromitujące. Dobra, będzie z nas. Gdzie my chcemy? Do pracy chcemy. O, Dongu, co tam, Dongu? No, my naprawdę nie mamy już z kim tutaj o czym rozmawiać, jak na dobrą sprawę. Więc tak, więc my idziemy, słuchajcie, do pracy. I tak, i ja w tym momencie no wytnę to pracowanie moje, no bo chcę maksymalnie cały czas na to poświęcić, tak? O, czekajcie, bo mam maila. Uwaga, emeryci. Przypomina, że z dyrektywą nie później, czy jak wszyscy emeryci zbędą się do złożenia ministerstwa oświadczeniu o pozostawaniu przy życiu. Ale to my mamy jeszcze czas w tej kwestii. Dobra, a ja się biorę za robotę. Dobrze, kochani, właśnie skończyliśmy pracę, zostało nam 3 godziny, więc ja wracam do domu, chcę się nauczyć tych zamków i włamać się do szefa. Dobrze, idziemy tu. Włamiemy się, zobaczymy, co on tam ma. I tak sobie w sumie myślę, że dopiero wtedy go zgłosimy. O, to może być dobre, zobaczymy. Ja przynajmniej sobie tak to wykombinowałam. Mogliby jeszcze tutaj jakąś, nie wiem, kolejkę zrobić czy coś, żeby szybciej biegać do tego metra. W ogóle ciekawa jestem, czy jest jakiś achievement za to, że codziennie będziemy robić ten gest do tego, do wielkiego wodza. Tak, dzisiaj płacimy. No troszkę sobie, ja sobie zarobiłam tutaj. Co dzisiaj jest do zapłacenia? Czynsz? Oj, tutaj sporo. Dobra, na razie to tylko opłaćmy. Wow, jutro tysiak prawie pójdzie. No nic, czy tutaj ktoś coś chciał? Był? Nie, nie był. Dobra, to my idziemy, słuchajcie, najpierw się nauczymy wszystkiego. Jeszcze nam zostanie trochę, żeby się nauczyć tych drugich zamków. Te dźwigniowe mamy to. I to mamy. Super. Dobra, to żeby, słuchajcie, nam nie zostało w ogóle czasu, to myślę, że sobie jeszcze obejrzymy jakiś serial, bo możemy. Mogłyby jakieś nowe seriale wychodzić. A sobie pasję wodza obejrzę, bo mogę. Co prawda do niczego mi się to nie przyda, ale... Dobrze. Idziemy spać i idziemy, słuchajcie, włamać się do szefa. Jest. 17 maja. No, dostaliśmy nowe 9 godzin. To i lecimy. Znowu będziemy musieli przeczekać tam sporo czasu, no ale... To nic. Zobaczymy, co on tam kitra. Dobra, tu się nikt nas nie czepia. Ja jeszcze w ogóle muszę sobie sprawdzić, co ja tam ostatnio zostawiłam przy tym. W tej mojej skrytuni. Dzień dobry, pani Sarenko. Jak biznes? A, zapewne dobrze. U pani to zawsze wszystko pięknie. Nie, to nie jest to moje. Moje jest... tu. Otóż, pokaż, co my tu możemy mieć. Aha. No ja sobie wezmę to. Mi się to przyda. Kto mi wiecznie te teczki podrzuca? Dobra, szybciej mi chyba będzie się tak... O. O, nowy pan tu stoi. Dzień dobry. A, ja zawsze zapomniałam, że ja w tym momencie muszę kliknąć. Nie wiem, czemu uważam, że to samo powinno się zrobić. Dobra, panią Madzie, ja stąd wygonię. Znalazłam teczkę z dokumentami. Daj mi ją, zajmę się nią i wcale kto ją zgubił. Osoba ta pożyła dnia, w którym się urodziła. Na przyszłość pamiętaj, to już było, dziękuję, tak zrobię, nara. Dobrze, i ona sobie odchodzi.
A sobie tu zrobię, słuchajcie, zapis. Bo mi się wydaje, że ona tutaj coś ma. Bo tutaj to była tylko waluta. Nie ma. To aż dziwne. Gdzie ona sobie wsadziła tą kartkę, że ja się dowiem? Zajrzę jeszcze tu. 8 godzin poświęcę. Patrzcie, tu siedzi ta kartka żywnościowa. No, żeby ją licho trzasnęło. Trudno. Trudno. Cofamy, słuchajcie. Dzisiaj kończymy z szefem. Pani Madzia jeszcze sobie wróci, tak? W sensie, jej nie wywalimy, tylko szefa. Dobra. Nara, pani Madziu. A ja tu idę włamać się do szefa. Zobaczymy, co on tutaj wszędzie ma. A potem wrócimy do domu i sobie tego całego. Do Camingana. Czego ja go zawsze Michigan nazywam? Czy taki stan w Ameryce, czy gdzieś tam. O, mamy skrzyneczkę i mamy obligacje. Nie jestem w stanie ich spieniężyć, ale co z tego, może kiedyś będę. Zabiorę sobie, bo to wcale nie jest złodziejstwo. Jak widać. Dobrze, tutaj też się już możemy włamać, pięknie. Mało czasu nam zostaje, no trudno. Mamy kolejną skrzyneczkę, pięknie. A jeszcze mnie intryguje, w sumie i tak już dzisiaj tak średnio ze wszystkim, czy coś nowego tam nie ma. Aha, tu ukarane pracowniki. Nie, no to to było. Zdjęcia chyba były te same. I to też chyba było. A nie, coś mamy nowego. No to dobra, to coś nowego mamy. Okej, wyłaź mi stąd. Czy ja jeszcze coś tu mogę zrobić? Wydaje mi się, że nie. Tutaj tylko sobie tego robimy, to ja nie chcę. To wychodzimy. Co my mamy tu nowego jeszcze wyszło? No skrzynki, tu jest mail, ale o samym Fergusonie coś jest nowego? Jest teraz przyjacielem. No nic. Dobra, otwórzmy skrzynkę. Wow, sporo tego mamy. Bruno, przyjacielu, musisz mi pomóc. Ten sukinsyn zasrańc Redgrave. Widziałem wewnętrzną notatkę, którą o mnie wysmarował. Już trochę ochłonąłem, więc piszę do ciebie. Nie mogę zadzwonić, bo rzuciłem telefonem o ścianę. Ta łajza strasznie mnie wkurzyła. Musimy coś z nim zrobić, bo jeszcze wyciągnie wtyczkę i skończy się muzyka, szampan, kawior i ananasy. Nie będzie już imprez. Nie wiem jak ty, Bruno, ale ja nie przeżyję tych słodkich i łatwych puszczalskich dziewczyn. Wykorzystaj swoje znajomości, znajdź jakieś haki na tego zawszonego moralistę. Profil Ferguson. Zupełnie niewiarygodny, leniwy i głupi. Uzależniony od alkoholu i narkotyków. Nieustannie przyjmuje ogromne łapówki i organizuje orgie w ministerstwie. Stały klient nielegalnych burdeli. Wielokrotnie oskarżano o napastowanie nieletnich, jednak świadkowie zawsze byli zastraszani, a zarzuty wycofano. Biorąc pod uwagę powyższe informacje oraz załączony materiał dotyczący jego osoby, zalecam ograniczenie władzy Fergusona do pierwszego piętra ministerstwa. Zalecam również przyznanie mu orderu za zasługi dla ojczyzny, aby złagodzić jego niezadowolenie z powodu ciągłego i niezasłużonego braku zaufania. Redgrave. Jeszcze mamy list. Chcę cię prosić, Ewanie. Przeprosić, Ewanie. Byłem złym ojcem. Nie było mnie przy tobie, gdy mnie potrzebowałeś. Nie mam mnie przy tobie również teraz, gdy tkwisz w samym środku tego zamieszania związanego z walką o władzę w wewnętrznym kręgu. To przeze mnie zostałeś w to wciągnięty. Moja ambicja i nieprzeparte, samolubne pragnienie sprawiedliwości naraziło twoje życie na niebezpieczeństwo. Nie daj się zwieść, synu. Ministerstwo to otchłań, która pożera duszę i wciąga każdego w samo serce burzy, świata wypaczonego pojęcia dobra i zła. Ale nie zamierzam przepraszać za to, co zrobiłem. Nie. Mam tylko nadzieję, że wybaczysz mi za to, co musiałeś zrobić. Lub za to, co będziesz musiał. Jest mi bardzo przykro. Dobrze. Uj, ile tutaj kodów dostaliśmy też. No, mi się wydaje, że wszystko, co mogliśmy, to myśmy już tutaj w tym momencie zrobili. Więc ja sobie wychodzę. Nie mamy, słuchajcie, 8 godzin, żeby przeszperać tam, gdzie jest ta kartka. Więc my to zrobimy kolejnego dnia. A dzisiaj, słuchajcie, sobie pójdziemy, popracujemy jeszcze i wrócimy do domu, bo w sumie też nic nowego nie mamy do nauczenia, prawda? Jeszcze raz sobie tu zajrzę, czy coś ja nie muszę zostawić.
Nie, to wszystko jest okej. Serio nie można tego spieniężyć w żaden sposób? No powiedzcie, że jakoś można. Dobra, popracujemy sobie raz. Zobaczymy, czy też jakiegoś żadnego nowego maila nie mamy. Nie mamy. To sobie pracujemy. Działania mojej koleżanki Marty Kramer spowodowały powstanie bezpiecznych warunków pracy. Wciąż otwiera okno przez co mam chroniczny katar. Trzeba ją ukarać, albo przynajmniej zabronić jej otwierania okna. Ale lepiej zabić gwoździami. Koleżankę? Okno! Przecież muszę przyznać, że pański pomysł też mi się podoba. Przydałby mi się ten awans. Dałoby się to załatwić? Dobra, praca. Oj, pani, bo tutaj to tak średnio chyba dzisiaj chcą pracować. 647. Ale to jest piątek. No nigdzie nie tego. No to... A, czyli nigdzie panią nie wysyłamy. Pięknie. Spoko. Nie spodziewałam się. Przyniosłem wypełnione formularze z wynikami ostatnich międzyzakładowych mistrzów w piłkę nożną. Informacja, sport. Dzisiaj jest piątek, to nawet pracują w 78. Dalej. No, musimy też na rachunki zarobić, nie? Chcę donieść, że dyrektor więzienia, Nicolas, łamie prawa strażników, przez co w takich warunkach nie da się pracować. Co się stało? Zabronił to... O, zabronił. No. No dobra, no wiedzieliśmy, że o pracę, no to już nie będę czytała dalej. Dzień dobry, moja żona jest maszynopiską w Ministerstwie Porządku. Zgodnie z dyrektywą Ministerstwa Opieki Społecznej, numer dotyczący ukrewnych urzędników państwowych, przyniosłem zaświadczenie o moich zarobkach w zeszłym roku. Dowód zatrudnienia i ten. No to jest informacja z opieki społecznej, mam rozumieć. I w 301 nawet dziś pracują. Dobrze. Powiem wam, że jak wam to czytam, to mi lepiej idzie. Bo wcześniej, no, miałam przynajmniej na jednej dniówce po dwa błędy. Mam przy sobie pełny rejestr urodzeń w naszej dzielnicy. Komu mam go przekazać? To jest informacja z opieki społecznej. 357. Naprawdę mi lepiej idzie przy was. Dobrze, no i jeszcze jeden. Przyniosłem raport działań podjętych zgodnie z dyrektywą Ministerstwa Patriotyzmu w celu zwalczania. To jest informacja patriotyzm 279. Nara. No i dobra, i słuchajcie, tyle sobie zostawimy, bo tam nie wiem, czy w domu nie trzeba będzie poświęcić czasu na właśnie te telefony. Nie wiem, czy mi ktoś nie przylezie znowu, tak? Więc dobrze, więc ja sobie tutaj zakończam grę i w kolejnym odcinku idziemy do domu, dzwonimy do Kalingana. A jak wrócimy do ministerstwa, to weźmiemy tą kartkę żywnościową dla pani Madzi, a potem zgłosimy się po awans. Napiszcie mi, czy moje plany są w porządku. A na razie żegnam się z wami, dziękuję wam bardzo serdecznie za wszystkie rady, które mi udzielacie w tej serii. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć!